O wprowadzeniu stanu wojennego dowiedziałem się, słuchając radia, rano 13. Ponieważ miałem świadomość, że mogą także po mnie przyjść, no byłem tam rozpoznawalnym, może nie aż tak ważnym w tej skali radomskiej działaczem, ale jednak rozpoznawalnym, natychmiast się stamtąd zabrałem i wyjechałem do Gdańska. Miałem dodatkowy powód, mianowicie ja w czasie wakacji 81 roku zgubiłem torbę z dokumentami, dowód osobisty i tak dalej. Nawet pierwszym podstawowym celem to było przyjechać do Gdańska i odtworzyć dokumenty. I rzeczywiście w parę godzin po moim wyjściu z domu, tam już bezpieka zachodziła, a wróciłem już na szczęście z tymi dokumentami z Gdańska i pamiętam, to było jakiś wieczór, żona szykowała, nie pamiętam, który to był dzień, datą, bo tam w Gdańsku mogło być 2 dni, 3 dni po drodze w Warszawie. Żona szykowała kolację i trwała narada do kogoś z sąsiadów albo dalej mieszkających ludzi, mam pójść, żeby mnie nie znaleziono. Ja siedziałem z maleńkim moim synem Antonim, najstarszym z naszych dzieci. Pazurki obcinałem takim małemu 3-miesięcznemu berbeciowi, kiedy przyszli panowie. Jeden w mundurze i czterech po cywilnemu, żeby mnie aresztować. Żona kazała mi kończyć kolację. Ja wtedy jeszcze niedoświadczony, byłem, że tak powiem, rozemocjonowany sytuacją. Machnąłem ręką na tą kolację, zrobiłem błąd, no bo oczywiście tam mi już nikt nie dał i byłem głodny. No i zamknęli mnie na całą noc. I chyba następnego dnia przesłuchiwali mnie. To było w Radomiu, ja mieszkałem w Radomiu. Na osiedlu przyszpitalnym w Krychnowicach. Krychnowice to jest szpital psychiatryczny w Radomiu. Moja żona jest tam lekarzem. Były takie bloki pracownicze i mieliśmy wtedy wynajęte tam mieszkanie. Stamtąd mnie zabrano, a zawieziono mnie na komendę ówcześnie wojewódzką w Radomiu przy Kilińskiego. Dzisiaj to jest gmach Urzędu Miejskiego. A wtedy mieściła się tam komenda i tak była taka suterena, w tej suterenie był dołek, no i na tym dołku mnie trzymano, przesłuchiwał mnie pan porucznik, później kapitan, później radca prawny już po zdemobilizowaniu SB Zdzisław Salata. Nie chciał mi się przedstawić. Ja mówię, no pan wie, z kim rozmawia, a ja nie wiem, z kim rozmawiam. No przecież mogę panu powiedzieć jakiekolwiek nazwisko. No ja też, prawda. Ale później ustaliłem, kto to jest. Ustaliłem w ten sposób, że ktoś w czasie jakichś wydarzeń wokół takiego kamienia upamiętniającego protest robotniczy w Radomiu w czerwcu 1976 roku, obstawiała go bezpieka i ktoś panu Zdzisławowi Salacie zrobił zdjęcie. No i ponieważ jeden z kolegów wiedział, że on mnie przesłuchiwał, przyniósł mi zdjęcie Salaty. To ten. No i zostawił mi to zdjęcie. A jak pojechałem w Kieletczyznę do rodziny, to się okazało, tam rodzina mojej żony, że a to jest ten i ten. Wiedziałem już na jego temat wszystko, łącznie z genealogią, gdzie studiował i tak dalej. Jaki to jest przywilej mieć kartoteki w przypadku policji czy bezpieki, możliwość zdjęć. No, wstecz ma dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej. Ja wtedy takich szerokich możliwości nie miałem, ale przypadkiem miałem to, zostało to udokumentowane.
czego oni chcieli ode mnie. Pamiętam, że chcieli, żeby podpisał lojalkę. To było na końcu. Najpierw przepytywali mnie na różne okoliczności i zorientowałem się, że rzeczy, o które mnie pytają, dotyczą rozmów, które toczyłem z telefonu służbowego w Solidarności Rolników Indywidualnych, gdzie pracowałem. Więc dość szybko się zorientowałem, jaki jest zakres ich wiedzy. I starałem się korzystać z nauk doświadczonego uczestnika różnych śledztw w czasach znacznie głębszej komuny, Janusza Krzyżewskiego. Mówię, Jasiu, po pierwsze, nigdy nie zaprzeczaj rzeczom oczywistym, które oni wiedzą. Mówię, jeżeli nikogo nie obciążasz, to wolno ci potwierdzić to, co oni wiedzą. I już, i zostaw to. No więc, pamiętam, zna pan, pan ma ciekawe kontakty, tak? A co w nich ciekawe? No na przykład zna pan księdza Maja. To bardzo znany kapłan archidiecezji warszawskiej, ten od konwentu świętej Katarzyny. Tak, znam, to mój duszpasterz akademicki. No więc no na tym poziomie odbywała się rozmowa. I zażądali podpisania lojalki. Nie będę... Pan pewnie zna lepiej ten dokument. On był standardowy, ja z pamięci go nie znam. Ja powiedziałem, nie mogę tego podpisać, ponieważ to jest nieprawda, jakbym ja podejmował kiedykolwiek, jakąkolwiek działalność przeciwko PRL i tak dalej. Panowie, chcecie mi to udowodnić? Nie, no to ja tego nie mogę podpisać. I skończyło się tym, że powiedziałem, że mogę, no ale a przepisy stanu wojennego, to wtedy to jeszcze nie był dziennik ustaw, tylko jakieś takie gazetowe szmaty, które oni mieli. A przepisy stanu wojennego? No tak, znam mego. A może pan napisać, że pan zna przepisy stanu wojennego? Ja mogę napisać, że znam przepisy stanu wojennego. No to napisałem. Znam przepisy stanu wojennego. Coś jeszcze chyba. Chyba tu napisałem to wcześniejsze zdanie, że nikt nigdy mi nie udowodnił, że prowadziłem działalność przeciwko PRL. W związku z tym nie muszę udowadniać, że jej nie prowadziłem, ani zaprzeczać, że jej nie będę prowadził. Znam przepisy stanu. Niech pan to podpisze. Podpisałem. Niech pan napisze oświadczenie. Napisałem oświadczenie. W ten sposób sprawnie zamieniłem tak zwane oświadczenie woli na oświadczenie wiedzy. Proszę, macie kawałek. Prawdopodobnie dzisiaj, gdybym przy mojej dzisiejszej mentalności, to bym powiedział zupełnie inaczej. Natomiast wtedy wyobrażałem sobie, że do niczego się nie zobowiązuję, bo to nie wchodziło oczywiście w grę. Psychicznie to był jakiś, nie wiem, kompromis, w sensie czysto psychologicznym, nie prawniczym. Niczym mnie to nie zniewalało. Po czasie myślę, że decydowały też względy, znowu te względy rodzinne, małe dziecko w domu, no, perspektywa. Miałem świadomość oczywiście, że tam zamykają do internatu kolegów. Nie na długo, w przypadku Radomia dość szybko to się kończyło. I tak zadecydowałem.